zdemontujemy, wymienimy sobie łożysko razem z piastą Walty 159. Podkręcamy śrubkę mocującą tarczę imbusem piątką. Pojemnik, bo zaraz śrubki poginą. Bardzo ważne. Odkręcamy zacisk hamulcowy. 13 i 15. Ja może pokażę, gdzie ten zacisk się znajduje. 13 i 15. To ładna jakość. No to jest Full HD, ale nie włączyłem Ultra HD. Najważniejsza zmiana łożyska. Powtarzamy zabieg również na dole, tutaj. Pokaż? Miejscu, o tutaj, tak. Dobra, to już Państwo 13 widzą. I 15. 13 i 15. Chciałem Ci też z góry podziękować za wymianę oczywiście tego łożyska i jakże za to, że mogę troszkę tu porozmawiać z Twoimi widzami. Nie musisz dziękować, ważne, że zapłacisz. Właśnie to jest najgorsze. No tarcze dobre, nie? Luks. Tarcze luks. Ściągamy cylinderek, zacisk. Jak kto woli, cylinderek, zacisk. Blokujemy sobie. O. Właśnie. Taka lampeczka zawsze się przyda. Kluczem E12 odkręcamy te dwie śruby. Tu i jedna tu niżej. Gdzie, w którym miejscu? Tutaj. Mhm. No mniej więcej jakoś, żeby tam pokazały. Żeby zdjąć jarzmo. Najlepiej sobie zacisk gdzieś umocować, żeby nam nie przeszkadzał. Jak nie nagrywamy filmów, nie masz takich profesjonalnych sprzętów. I nie psuł nerw. Korzysta. No coś tam będzie widać. Oczywiście śrubeczki trafiają do pojemnika. Jak widać, jarzmo już się zbudowało. O dziwo, tarcza już się sama zruszyła, nie trzeba prać jej młotkiem. Ale widać, że niedawno była wymieniana i może dlatego. Nie, tu muszę ten zacisk zdjąć. Już nie psuję nerw. Możesz mieć na ekranie, wiesz co, ten. Na ekranie, no. Najlepiej śrubki wkręcać sobie tu. Przepraszam. Może być na ekranie. Po prostu, żeby uniknąć ich zagubienia. Tarcza zdemontowana. Następny, już chyba ostatni klucz do zdemontowania to jest E16. O. E16. Nim odkręcam. Następnie kluczem E16. Odkręcamy te cztery śruby. Z nimi jest trochę zabawy, ale trochę cierpliwości i da się radę. Troszkę pod kątem kiepskim, ale na szczęście się nie tym nie wyrwała. A, zapomniałem o najważniejszym. Daj tu. Odrdzewiamy śruby. Oczywiście. Psikamy. A czym psikasz? Nie będziemy reklamować. A to jest amerykański patent. Spsikujemy oficie wszystkie cztery śruby. I czekamy 15 minut, aż środek się weżle. Tyle można naprawdę trzeba poczekać. Tak. Przy tych dwóch dolnych śrubach klucz
idzie nam trochę pod kątem, ale robiąc to z wyczuciem nie obrobimy. Robimy. Musimy głęboko wkładać klucz, żeby wsiadał do samego końca. No i bawimy się. Do momentu wykręcenia śruby. Wiem, co chcę na urodziny. Co? Kartę 128 giga, żeby ci kręcić film. Coś tam robisz? Tam podaj stąpić. Nie, bo myślę, żeby sobie ułatwić pracę, moglibyśmy wykręcić tą śrubę i ten wahacz poszedłby tam trochę w dół, żeby te śruby były fajny dostęp do nich, ale nie chce mi się tego robić. Wolę się dłużej pomęczyć. Wejdzie lekko. Niby lekko, ale do końca trzeba kluczem. Nie ma łatwo. Łatwo. Śruba pierwsza zdobyta. Bierzemy się za drugą śrubę, czyli również dolną. Tak, może z tej strony. A coś tam widać. A tak, ja już ją widzę. Dolna, bliżej silnika. I powtarzamy proces. Weźmy, bo muszę się zaprzeć. Dobrze, no to też chcę pokazać, jak się zabierasz. Patrzmy, żeby klucz zawsze wszedł głęboko. Niewiarygodnie lekko idą te śrubki. Gorzej jak to nie to jest zepsute. Się na wymieniamy. A też będziesz miał firmy. Jak zdobędzie ten filmik 10 tysięcy subskrypcji, to kupuję GoPro. Nie, przepraszam. 10 tysięcy wyświetleń, nie subskrypcji. Myślałem, że stawiasz flaszkę. To sam bym ci nabił. Pro. Śruba druga zdobyta. Ludzki sprzęt, grzechotka. Już mamy teraz większe podejście. Luzowana. Śruba trzecia. Śruba czwarta. Mamy już wszystkie śruby odkręcone. Idzie. A czemu to tak? Czy jest to? Ajajaj. No. Piasta razem z łożyskiem. No. Aj, chyba troszkę huczy, nie? To było to. Gotowe, składamy wszystko z powrotem. Jeździmy, cieszymy się dalej autem. Pozdro. Jak tu pracuje Jose Karol. No i teraz można przystąpywać do pracy. Teraz można. To przygotujesz sobie to. Przed założeniem nowego łożyska piasty najlepiej sobie wyczyścić tą powierzchnię, ponieważ tu się zrobił taki syf. Trzeba go zeskrobać. Uważamy. Przy czyszczeniu uważajmy na czujnik ABS, który tu wystaje. Jest prześwietlony, że? Uważamy ten czujnik, ponieważ łatwo go można na przykład stuknąć szczotką i uszkodzić. A jego wymiana jest dość ciężka. Tyle. No,